Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, rewolucja komunistyczna w Ameryce, jak każda rewolucja komunistyczna, zaczyna zjadać swoje dzieci. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, dlaczego zaczyna zjadać swoje dzieci? Kirsten Sinema, demokratka, bioseksualna, czyli jak to śpiewali zboczyńcy, raz dziewczynka, raz chłopaczek, aby życie miało smaczek. Tak, także Kirsten została wybrana po linii, można powiedzieć, seksualnej, między innymi. No, ale ekonomicznie, społecznie, no ekonomicznie bardziej zastanawia się nad tym, że te 3-4 tryliony dolarów, czyli trójka z 12 zerami, no to są straszne pieniądze. No i to, co teraz lewactwo robi dla tej reprezentantki ludzi w kongresie, no to można powiedzieć, że całe lewactwo, całe te ich gadki o jedności, o prawach kobiety, o uczciwości Joe Bidena, no to można sobie wsadzić wiadomo gdzie. No i jak zaczyna o tym mówić, no to trzeba łapać się za portfel i zamykać drzwi, żeby cię nie okradli, tak? No bo senatorka z Arizony po prostu doprowadza do wścieku tych komunistów, że ta rewolucja komunistyczna, która w zasadzie jest robiona rozdawaniem cudzych pieniędzy, no to ona ma troszeczkę obiekcje. No, ma obiekcje. No, każdy normalny rozumie, że ma obiekcje. 4 tryliony dolarów na dzień bieżący. 2 czy 3 były już rozdane wcześniej. Także to są ciężkie pieniądze. No, ona miała spotkania. Miała spotkania w Białym Domu, miała spotkania z Bidenem, miała spotkania z tam najróżniejszymi demokratami. Dlaczego to jest ważne? No dlatego to jest ważne, że w Ameryce jest 50 stanów i każdy stan ma 2 senatorów czy senatorek i to powoduje, że jest reprezentacja stanów. W Ameryce nie ma tylko reprezentacji ludnościowej. To działa w ten sposób, że niższa izba reprezentantów ma 435 osób, no i oni są proporcjonalni do ilości stanów, tak, także powiedzmy w Kalifornia ma 55 reprezentantów, Rhode Island powiedzmy ma 2 reprezentantów, ale Kalifornia ma 2 senatorów i Rhode Island ma 2 senatorów. Co to powoduje? No to powoduje, że te małe stany nie są zapominane, że te małe stany mają coś do powiedzenia. Tyle tylko, że w zeszłym roku to Georgia straciła dwóch senatorów republikańskich, no bo tam było dużo mieszania, było dużo głosowania kopertowego. No i teraz jest 50-50 senatorów. Także jeżeli wszyscy by głosowali po linii partyjnej, no to demokraci zawsze wygrywają, bo 51 głos to będzie z wiceprezydentki Kamala Harris. No i dlatego ten jeden głos jest tak nieprawdopodobnie silny. No i co komuniści robią? No komuniści robią to, że biegają za tą kobietą, szczują ją, zaszczuwają ją, wpadli do ubikacji, filmowali ją. Ludzie z Arizony, Część z tych bandytów, rewolucjonistów, którzy wpadli nielegalnie, nagrywali nielegalnie w ubikacji, no to przebywa w Ameryce nielegalnie również. No tak, także to są partyjne zachowania. No i Partia Demokratyczna oficjalnie teraz zrobiła z niej wroga klasowego. Zrobiła z niej wroga partyjnego. No i ona jest do odstrzelenia. I teraz komuniści robią wszystko, żeby ją odstrzelili.
No ale to jest ta sama taktyka, co przez ostatnie 10-20 lat komuniści używali przeciwko konserwatystom. No i konserwatyści milczeli i nigdy się nie bronili. To jest problem z konserwatystami, że się jednak nie bronią, że czekają na jakiś dialog, no a komuniści niestety nieustannie walczą. No i wygrywają, niestety wyglądają. Jest taki aktywista Joseph Givargiese. No to on jest całym szefem takiej organizacji, nazywa się Nasza Rewolucja. No i on powiedział przy FBI, przy policji, przy wszystkich politykach, powiedział, że ją zaszujemy, że ją zagryziemy, że ją wykończymy aż do tego momentu, kiedy zacznie wykonywać rozkazy. No, czyli to jest komunizm stalinowski na naszych oczach i na naszych oczach nikt nic nie robi. FBI nic nie robi, policja nic nie robi. Partia, ci uczciwi w partii mogliby być, ale nie, nic nie robią. Cała ta banda, no to jest taki odprysk, można powiedzieć, kampanii Bernie Sandersa. Bernie Sanders to jest komunista amerykański w polityce około 50 lat. Bernie Sanders Piasecki, jego brat jest w Anglii również w polityce. Bernie Sanders Piasecki ma dużo, chyba ze cztery domy, warte łącznie kilka milionów. Ma Vermont, ma Washington, ma jeszcze gdzieś tam indziej. No ale cała ta grupa Nasza Rewolucja po prostu przyczaiła się przed ubikacją, no i przed jej biurami. No i im się to udaje, tak? Im się to udaje. Jeżeli biali chrześcijanie na przedmieściach pójdą i mają coś do powiedzenia do rady szkolnej, no to od razu minister sprawiedliwości traktuje ich jak terrorystów, używając Patriot Act. No a tutaj mówią, że będą zaszuwać i po prostu molestować i zniechęcać i znęcać się nad nią. Jest absolutna cisza. Jest taka grupa, partia pracujących w Arizonie i oni, ta kobieta Kirsten Sinema miała biec w maratonie, no ale z tego wszystkiego, no to powiedziała, że tam sobie zwichnęła nogę czy coś, wystraszyła się po prostu i nie zaczęła biec, no bo stanęli na trasie maratonu, no i mieli ją ścigać, mieli ją po prostu obrzucać jajkami, mieli ją zaszuwać, no i wszyscy na to patrzą. Jakiś aktywista nawyzywał ją w czasie lotu do Waszyngtonu. Też nikt nic nie mówi. Lewacy łapią ją gdzie tylko mogą i zaszywają gdzie mogą. Policja nic nie robi. Ci właśnie aktywiści z Uniwersytetu Stanowego, no to jest nielegalne. To jest nielegalne nagrywać kogoś w ubikacji. To jest po prostu, są na to paragrafy, ale nic się nie stanie. W Arizonie nieustannie dają ogłoszenia w radiu i w telewizji właśnie, żeby ją zeszmacić, żeby ją zniszczyć, żeby ją po prostu wyeliminować. Jest to komunistyczne granie już od lat. No, jest nadzieja, że 2022 ludzie się obudzą, zobaczą 2024 jeszcze bardziej. Prasa jest najbardziej bydlęca i ze zwierzęcą, na to już nie ma dziennikarstwa. Oni po prostu szału dostawali, jeżeli ktoś miał, powiedzmy, czapeczkę MAGA, czy MAGA to jest ta Make America Great Again, czy na przykład ta czapeczka Trump 2020, także
doprowadzało ich do szału. Na teraz prasa, telewizja, internet milczy. Milczy, a jeszcze bardziej podjudza. No bo w niektórych New York Times, miał taki tytuł, co jest złego z Kirsten Sinema, tak? Komuniści się pytają, co jest złego z kobietą, która ma jakieś pytania na temat 3 trylionów dolarów, które ma wydać. Taki lewacki magazyn Nation, czyli Naród, no to powiedział, że to jest po prostu odszczepieniec, że to jest odszczepieniec i bandyta, no, na własnego członka partii. Jezebel, no to taki feministyczny blog, no to przetwitował, że absolutnie znęcać się, molestować nad Kirstein Sinema, to wszystko trzeba robić, to jest wszystko prawidłowe, nawet w ubikacji. Wydawałoby się, że politycy demokraci troszeczkę uspokoją tych ludzi, troszeczkę powiedzą, słuchajcie, no jakiejś kultury, jakiś poziom trzeba zachować. Milczenie jest. Wszyscy ci demokraci, którzy krzyczeli do tej pory, że środowisko, w którym kobiety są ścigane, no to jest, to powinno być na to paragrafy, teraz milczą. Kiedyś, kiedy były jakieś harassment seksualny, no to też w ubikacjach, no to też teraz milczą. Partia, która ciągle krzyczy, ile to kobiet jest w Partii Demokratów, ciągle milczy. Także widzicie, za coś takiego szału dostawali, a teraz wbiegają do ubikacji i filmują kobietę, która siada na misce klozetowej. Wszystkie kobiety w partii, cisza, kompletna cisza, kompletne zastraszenie, żadna się nie odezwie. No jeżeli Republikanie by zrobili to przeciwko tej komunistce z Nowego Jorku, Aleksandrze Ocasio-Cortez, no to wyobrażacie sobie, co by było. Tam czarownica Pelosi coś tam powiedziała, no to Ocasio-Cortez od razu się odgryzła, powiedziała, że to jest atak na kobiety kolorowe, że to wszystko jest, że to jest zastraszanie i tak dalej. Ale Pelosi własna powiedziała tylko, żeby się troszeczkę uspokoiło. A tutaj jest włażenie do ubikacji. Czy mężczyźni? No mężczyźni też milczą. Sanders się odezwał. Faktycznie Sanders się odezwał. No ale jak on się odezwał, ani nie powiedział, że to nie powinno być robione dla jego towarzyszki partyjnej. On tylko powiedział, że ona jest wredna. Jest wredna, bo ona, że to jest kompletny sabotaż partyjny. No tak komunista to podkreślił. Jak głosowaliście, tak? Głosowaliście na Bidena, no to wam mówiono, że to jest głos na uczciwość i że to jest głos na to, żeby zjednoczyć Amerykanów. No i co? Widzicie teraz, że to jest uczciwość i zjednoczenie Amerykanów? Nie. To Biden, kiedy Bidena zapytano się, o co to wszystko w tym chodzi, że ktoś kogoś ściga do ubikacji, no to on powiedział, że to jest część procesu demokratycznego. No. Prezydent mówi, banda bandziorów rewolucjonistów wpada za kimś do ubikacji i prezydent mówi, że to jest partia procesu demokratycznego. No to już jest po prostu nie do uwierzenia. Także pamiętajcie, głosowaliście na niego, to są tego rodzaju ludzie. Ja nie wiem, czy wy sobie nie zdawaliście sprawy. Każdy normalny sobie zdawał sprawę, kim oni są. No ale czy prawica, czy normalni są zdziwieni? Nie. Normalni ludzie, prawica rozumie, jak lewactwo działa.
no 10-20 lat temu lewactwo przyjęło zaszczuwanie i zakrzykiwanie jako polityczne narzędzie. Teraz na uniwersytetach nikt się nie pojawi, no bo tam przychodzą, krzyczą, zaszczuwają, zakrzykują, uniwersytety się poddają, no i nie ma gości, przychodzą pod biura polityczne, wszystkich konserwatystów, wszystkie non-profit jakieś organizacje, Barack Obama sam w sobie oskarżał sąd najwyższy. Aktywiści bojkotowali wszystkie kompanie, które powiedzmy podtrzymywały republikanów. No jest zaszczuwanie i zastraszanie. I to, co to nabiera największej szybkości po prostu jak za Hitlera, jak jakieś hitlerowskie po prostu czasy następują w Ameryce. No to wszystko dało licencję do tego, żeby to zachowanie tych starszych demokratów partyjnych pozwoliło szczególnie dojść do eskalacji za Trumpa. Za Trumpa te rozwydrzenie, no już nawet nie wspominam o spalaniu, rabowaniu, wszystkie te protesty w Portland, to tam kilkaset milionów dolarów zostało stracone. Komuniści, prasa tłumaczyli, że to są pokojowe, powiedzmy, protesty. Wszyscy wiedzą, co to było, no ale to w ten sposób Waters, Maxim Waters, czyli to też jaka 150-letnia murzynka od tysięcy lat w kongresie, no to ona podniecała, kiedy sekretarz prasowy Sara Sanders, wygonili ją, no tłuszcza przyszła i w restauracji ją po prostu zakrzyczeli i ona z tych nerwów wzięła, wyszła, no to Sanders, jedna z trzeciej pozycji, no Sanders, Waters, to jedna czy trzecia czy czwarta w hierarchii demokratów, no chyba pierwsza albo druga z najstarszych, no to powiedziała, robić tłum, krzyczeć, zaszczuć i zastraszyć. No i to w ten sposób komuniści mówią i w ten sposób komuniści robią. Także, że to nie ma wytłumaczenia, no ale to jest widoczne i w ten sposób się zachowują. Lewacy się zachowują przez ostatnie 18 miesięcy, przez ostatnie 8 miesięcy. Co może zatrzymać takie znęcanie? No ta cała elita, cała ta elita komunistyczna, no to oszukuje wszystkich, że to są pokojowe protesty. Czy przywódcy demokratyczni myślą, że to się zatrzyma na tym centrum, tak jak Kirchner czy Sinema? Nie, no przyjdą i zatłuką ich. Wszyscy ci, którzy byli cicho wśród demokratów i się nie odzywali, no to prędzej czy później przyjdą po nich. No następuje druga, trzecia rewolucja komunistyczna, no i wszystko prędzej czy później jest, jak się nie ugniesz, no to będzie zniszczony. No i niszczą powoli, rewolucja zjada samych siebie, no i teraz rewolucjoniści niszczą swoich komunistów. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecam, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, jedyna przyszłość dla normalnych, dla wszystkich, no to jest normalność. Musimy być normalni, musimy głosować konserwatywnie. Nie możemy się dać uwieść komunistom. Przekaz dla socjalistów. Mam nadzieję, że głosowaliście na Bidena. Oczy wam się otwierają. Mam nadzieję, że więcej czytacie. Mam nadzieję, że rozumiecie, jaką pomyłkę w swoim wyborze zrobiliście. No to jest wstyd. Wstyd i hańba przez ostatnie te 8-9 miesięcy Bidena.
to nie jest Ameryka. To nie jest Ameryka taka, jaka powinna być. To nie jest Ameryka, do jakiej przyjeżdżali normalni Polacy. Zdrowia dla normalnych.